przywitać. Nie jest tak nas mało, bo myślałam, że będziemy w pustej sali, a jednak mamy was i bardzo wam dziękujemy za to, żeście przyjechali, że jesteście z nami, a w tym właśnie nieciekawym czasie, w czasach zarazy, żyje poezja. Trochę strawestowałam Markeza. I w ten sposób otwieramy. Ja przedstawię naszą przyjaciółkę, aktorkę Iwonę Rulewicz, która będzie czytać wiersze, a ci autorzy, którzy tutaj są, sami będą czytać. Nie będziemy zbytnio przedłużać czasu, bo szkoda. A jeszcze tu siedzi Zbyszek Milewski, wiceprezes oddziału warszawskiego i wiceprezes zarządu głównego. I siedzi sam pan prezes Marek Bawskiewicz. I przywitaj się, panie prezesie. Ja nie będę się przedstawiać. Jestem Aldona. Tu mam imienniczkę, która mnie teraz próbuje fotografować. A ja okropnie na zdjęciach wychodzę. Bardzo dobrze. No. I co ja jeszcze mam powiedzieć? Warszawską jesień uważam za otwartą. Tak, a oficjalne drugie otwarcie uroczystość, dokładnie. Na którym będzie na pewno przedstawiciel ministerstwa, jakiś pan dyrektor, który będzie wręczał Glorię Artis. I będzie na pewno piękny koncert z udziałem pana Krzysztofa Gosztyły, Andrzeja Ferenca i pani Cieślak, nie pamiętam imienia. Anna. Uważam, współredaktorem antologii jest Zbyszek Milewski, pan Marek Bawskiewicz. Ja jestem tylko... A ja? A Majka jeszcze. Majka. Muszę wrócić. Nasza, co ja mogę powiedzieć. Antologia w tym roku jest zrobiona według innych reguł, bośmy z uwagi na to, że warszawska jesień odbywa się w stulecie Związku Literatów Polskich. Tam na sali jest wystawa, gdzie są zaprezentowani wszyscy prezesi od 1945 roku, tak? I można sobie będzie tam obejrzeć wystawę, ich było 9, a 10 siedzi na sali, bo... Bo trwamy i żyjemy. Tak, bo trwamy, żyjemy i 10 prezes jest, można w realu zobaczyć, bo go na zdjęciu nie ma. Bo wszyscy prezesi z poprzednich kadencji już nie żyją. Łącznie z naszym Piotrem Kuncewiczem, którego nie poznacie, jaki był pięknym człowiekiem. Dostawał prezesa. Jak dostawał prezesa. Wyszedł i może jeszcze tu coś powie. Dobrze. Chciałbym państwa przywitać w imieniu redaktorów, bo Aldona przywitała w imieniu zarządu oddziału warszawskiego. Warszawska jesień ma taką tradycję, że zawsze są imprezy poprzedzające uroczyste otwarcie. Czy to są lekcje szkolne, czy inne. Także w tym momencie jakby promocja antologii jest w dniu otwarcia. Tym niemniej
Sama antologia jest bardzo ważnym wydarzeniem warszawskiej jesieni poezji. Tutaj Aldona wspomniała historię o dwóch kurtkach i tak dalej. Ja nawet na ten temat napisałem króciutki dwuwers heksametrem, że nie płaszcz, lecz dwie kurtki na ramionach nosi poeta, nosi osoba warszawską jesienią uskrzydlona. Tak a propos właśnie wczorajszej inauguracji. Dlatego też jakby też trzeba powiedzieć, że ze względu na COVID i ograniczenie czasowe, część imprez, zarówno warszawskiej jesieni, jak i obchodów stulecia Związku Literatów Polskich ma miejsce w różnych dniach i w różnych godzinach. Także wczoraj była jedna z pierwszych imprez związana ze stuleciem Związku Literatów Polskich. Odnośnie antologii, antologia ta jest dosyć nietypowa. Nie robiliśmy jak co roku zaproszeń dla autorów, tylko ze względu na stulecie, jak i na tenże jubileusz postanowiliśmy zrobić antologię najlepszych wierszy, jakie znajdowały się w antologiach warszawskiej jesieni poezji. Ponieważ tych antologii było bardzo dużo, jak Państwo wiecie, zespół redakcyjny stanął, miał bardzo duży kłopot, dlatego gdyż mieliśmy pewne spory merytoryczne co do osób, wierszy i tak dalej, to jest zrozumiałe, dlatego gdyż wiele osób, jak to się mówi, powtarzało, miało wiele doskonałych wierszy w różnych antologiach, inne osoby miały wiersze różne i też żeśmy się, warunek był jeden, takie ograniczenie. Niestety ze względu na ochronę praw autorskich i brak przekazanych, jak to się mówi, niektórych praw, nie chcieliśmy, żeby w tej antologii w naszej tegorocznej były osoby, które niestety już nie żyją. Dlatego jest to antologia, bo warszawska jesień poezji żyje, jest to antologia autorów żywych, tworzących i chcieliśmy ich po prostu uhonorować również obecnością w tej antologii. I to jest myślę takie najważniejsze słowem wstępu odnośnie dlaczego jest taka, a nie inna. Tutaj Aldona powiedziała, że ze względu na stulecie jest tak zwana część historyczna. Część historyczna, w której żeśmy zamieścili utwory naszych wybitnych poetów Związku Literatów Polskich, których prawa mieliśmy i mogliśmy ich wiersze zamieścić. Część tę opracował właśnie prezes Marek Waszkiewicz. I to tak króciutko słowem wstępu. Także wszystkich serdecznie witam, którzy przyszli. Cieszę się, że nie będziemy mieli tutaj pustej sali, bo też takie obawy były. I przystąpmy do inauguracji i otwarcia i prezentacji wierszy zawartych w antologii. Ja proponuję taką zasadę, ponieważ dużo osób nie ma, żebyśmy po prostu dwa wiersze przeczytała pani, po czym jedna osoba, ktoś z sali. I taka, żebyśmy tak na przemian w ten sposób występowali. Ja tutaj będę zapraszał osoby, ewentualnie może ktoś będzie. Nie? Dobrze, okej, okay, dobrze. No to w takim razie przystąpmy do tego reprezentacji. Dwa wiersze w wykonaniu aktorskim i jeden wiersz zaprezentowany tutaj na żywo. Ja muszę się wytłumaczyć z mojego wyboru. Rzeczywiście wybrałam wiersze takie, które dobrze się mówią na głos. Bo ja też wierzę, że poezję fajnie czyta się i odbiera samemu w ciszy, samemu czytając. A te wiersze, które ja dokonałam takiego wyboru, to jest właśnie pod tym kątem, że no, aktor może troszeczkę w nich poszaleć. Trochę mniej, trochę więcej, ale postaram się przekazać je jak najlepiej potrafię. Czyli zaczynam od wiersza pani Anny Andrych, Sarnia Skała. Nie musisz się wspinać, zdobywać kolejnych szczytów, aby z ich perspektywy pokazać ciebie. Wejdziesz wysoko i zaskoczy cię mgła, błyskawica lęku. Inni cię wyprzedzą, wdeptując w czarci szlak. Sokolim okiem z daleka wypatrzysz niewiele, znajdziesz się poza wszelkim zasięgiem. Język spocony od krzyku, pomoc nie nadejdzie.
Nie warto niczego nikomu udowadniać. Przecież zawsze jest ktoś, dla kogo jesteś ważny. Dzisiaj Sarnia Skała, skromna góra, otacza cię widokiem nieznanych wzruszeń. Ich miarą patrzysz w przestrzeń, dostrzegasz nad Giewontem orła, słyszysz wodospad w dole, różaniec smreków pod niebem i nagle pragniesz posplatać myśli, wyprostować życia zakręty, ludziom spojrzeć w oczy, pokłonić się trawie pod stopami w głębokiej dolinie. Schodzisz ku niej boso, nie kalecząc wiary. I drugi wiersz. Danuta Błaszczak. Błaszczak. O, przepraszam, Błaszczak. Złodziejka. Przywłaszczyłam na pamiątkę ślady twoich stóp w błękitnych skarpetkach. Zaprosiłeś mnie do domu. Poczęstowałeś herbatą. Spojrzałeś na zegar z kukułką. Wiesz, mam jeszcze dużo roboty. Wzięłam sobie pieniążek i sztuczne perły twojej żony. Błyszczały w słońcu jak tęcza. Leżały na toaletce, nie musiałam szperać po szufladach. Nie oddałam. Z kamienną twarzą pośród podejrzeń. Nie oddałam. Wysłałam rzeką do morza. Przywłaszczyłam na pamiątkę ślad serdecznego współczucia. Ciepły uśmiech gliniarza, który przeszukiwał szuflady w domu dziecka. Nie oddam ludziom, lecz rzece podaruję. Cudze perły i moje marzenia. To zapraszam panią Danusię Bartusz. No. Dobrze? Na psa. Tytułowe morskie inspiracje number two. W Suelu miałam sen nad morzem. Poruszałam się jak zbłąkany pies. W utraconej przestrzeni skaleczone miasto. Siedzę na gruzowisku ostatniej wieczerzy. Witam apostołów, których nie ma. Za mną krzyczy czarna ściana ciszy. Przyjaciel, Judasz, wydaje drugiego Judasza. Trzeci Judasz głosem zaświatów przypomina: w labiryncie życia bez srebrników i nitki Ariadny każdy jest przegrany. Oko cyklonu nie jest okiem opatrzności. Morze traci swój kolor. W tafli lustra senne przestrzenie odbijają pejzaż miejski. Szukam siebie na brzegu cienia. Znajduję spód parasola. Zawieszam nad sobą. Mam dach nad głową. Nie jestem bezdomna. Wszędzie jestem u siebie. Chociaż świata wokoło już nie ma. W mieście nocą zamykam bramę. W morskich pejzażach rapsy zatrzymuję ludzi. Potem przerywam dialog morskich inspiracji, których nie było. W klubie Pacific Blue kolejny obraz podaje mi łapę. Mnie, bezdomnemu psu, z wozem drzymały nad głową. Postscriptum. Tancerka z Moulin Rouge, której zawsze śniła się koreańska pomarańczowa jesień, nie wróciła już do swojego kraju. Dziękuję bardzo. Pięknie. Dobrze. Kazimierz Burnout. Z dystansu. Wczytuję się w twoje oczy. To wyborna lektura. Zbyt dobrą poezję uprawiasz, aby się przejmować tym, co puchem jest. Może nigdy jej nie zrozumiem. To taki wszechświat niezgłębiony. Czytam wyrazy. Nie pojmuję całości. Mam pęd do bajdurzenia.
Gdyby nie poeci, pewnie liczyłabym krople, a przeraża mnie deszcz, odstrasza metryka i piramida potrzeb. Już niczego nie cofnę. Pamiętam zbyt wiele. Nie ma wyjścia, nikt tego nie planował, nikt nie wyzeruje. Nie boję się spotkania, lecz rozłąki. Bogdan Chorążuk. Pomiędzy mną a śmiercią stoi jeszcze matka. Stoi ze wzrastającym wysiłkiem. Stoi na gumowych nogach. Stoi w kolejce pierwsza. Stoi tak, by statystycznie mnie przed tą śmiercią osłonić. Stoi rzężąc z wysiłku, przeklinając wszystko. Stoi. I to jest właśnie to, czego nikt inny za nią nie potrafi zrobić. Jurek Fryczkowski. Czyli wyjazd do rodziców. Weźmy parasol, może padać. Pajęczyną drutów ocalimy nasz świat. 2+2. Dzieci w bezpiecznych fotelikach. Wypada wypastować buty, krawat zawiązać, tak jak lubiła matka. Żadnych smutków, woskowych maseczek. Kwiaty i znicze kupimy na miejscu. Podejdziemy 97 schodów, poparzymy palce, bo wiatr nie uznaje zapałek krótszych niż życie. Ciasto zjemy po powrocie. W kawie utopimy łzy. Psu zakażemy wyć. Dziękuję. Magdalena Cybulska. Saloniki. Nad starożytną agorą pochylają się szare okna i brudne balkony. Jak to jest patrzeć codziennie na tle, na te zanurzone w ziemi łuki, chude kolumny i fragmenty świątyń? Porzucone łaźnie, tamtędy już nikt nie chodzi. Mam nadzieję, że nasz świat będzie bardziej wieczny, potrwa odrobinę dłużej. Ciekawe, ile nam czasu zostało? Jak długo sprzedawca na rynku w Salonikach będzie zachęcał do kupienia świeżych krewetek? Jeszcze godzinę, dwie, trzy? Potem stracą morski zapach. Nastąpi koniec. Joanna Czajkowska-Ślasko. Droga w kierunku ZW. Mogłabym nie mieć tej drogi i tego wiersza, ale wtedy byłaby inna droga i inny wiersz, bo nie ma próżni. I nawet kiedy nic nie zostaje z czasów pewności, kroki cerują spękaną ziemię, plastry chmur, gazem mgły opatrują niebo. W nagich gałęziach drzew nabrzmiewają pąki jutra, prostuje mury pognieciane origami miasta. Aldona Kraut. Kochać się. Bierzemy. Kochać się w długiej nocy głębi, to gwiazd dorzucić drodze mlecznej. Kochać się w brzasku rozbudzonym, to budzić dzień, aby słoneczniej. Kochać się w pełni dnia całego. Potem kochanie w zmierzchu splatać, ukryć tę miłość w gęstwie włosów. I nad kochaniem wzlatać. Leszek Dębek, autobusy.
Niewidzialne autobusy jeżdżą nocą. Są puste i bez kierowców. Niewidzialni ludzie też chodzą nocą. Nie mają serc i ciał. Noc też jest dniem. Autobusy N jeżdżą na oślep. Ale to nie ma znaczenia. Na dworcach nieustannie czekają niewidzialni na niewidzialne autobusy. Mirosław Gontarski. Brzydkie kobiety płaczą nocami w poduszkę. Samotnością kończą kolejny dzień. Obrażone albo już nie. I nie chcą wspominać i boją się marzeń. Brzydkie kobiety wiedzą o tym, a pomimo szukają spojrzenia i każdy dobry gest układają w sercu na specjalnej półeczce. Brzydkie kobiety żyją obok. Brzydkie kobiety nie przyznają się do zazdrości innym kobietom, ale wiedzą, że wszystkie je nienawidzą. Brzydkie kobiety kochają los bez wzajemności. Zdrowo się odżywiają, nie piją, nie palą, ale tylko do czasu. Brzydkie kobiety nie chcą mieszkać na szczytach szklanych gór i na ostatnich piętrach wieżowców. Walter Płatki. Bezsenność. Jednak wszystko staje się nieważne, kiedy nocą, szarpaną obcym kaszlem, za ścianą milczenia, Bóg od zasypiania rozgrzeszenia nie daje. Madonna bardziej czarna. Natrętne myśli wyłażą ze mnie jak pluskwy z tamtego siennika w dalekim kraju. Nie mogę ich oderwać od mego istnienia. Dręczą, strachu dosypują do smaku. Kwadratowe słońca objawione na błysk chwili znikają szybkości. Oddycham okres. Nieznana, ciepła ciemność. Oddycham po kres. Niezwykła odmienność. Helena Gordzie. To nie jest tak, że ptakom skrzydła opadają w locie, a ludziom ręce w drodze do drugiego człowieka. Że kamień rzucony trafia i kruszy nadzieję. Między ostrzem i drugą krwi wyrasta lampion dmuchawca, a słońce świeci w nienawistne oczy. Między myślą a rządzą bólu kaczeniec z wilgocią płatków gasi zapowiedź pożogi. Zbigniew Gordziej. Tekst żebraka. Pod szklaną ścianą wieżowca żebrak puszką bada skalę ludzkiej obojętności. Oczy przechodniów zapatrzone w reklamy. Buty wciśnięte w przyspieszone kroki. Zawstydzona chmura kroplami deszczu uspokaja puste dno skarbonki. Zanim się zaczyna, istnieją jeszcze jakieś przebłyski między nami. Dla Kasi Kobylińskiej. Jesteś zbiorem wszelkich możliwych wszechświatów, które dopiero nastąpią. Tymczasem nie istnieje żadna teoria między nami. Jest tylko to, co rozszerza się, kurczy i zapada w wielkim przyspieszeniu grawitacyjnym. W mikrokosmicznej powierzchni nastąpiło całkowite zniknięcie. Nie dochodzi już żaden sygnał.
absolutny horyzont zdarzeń. Czy może tu już zajść proces, w którym cząstka mnie spadnie w cząstkę ciebie, unosząc w potężnym świetle skończoną energię? Grenzler. Zagubiona w tęczy. Dobiera kolory swoich sukienek, szali, torebek, kolczyków, wisiorków bardzo starannie, z odrobiną niezdecydowania. Do czerni melancholii dodaje czerwień miłości. Koniuszkiem języka próbuje smaku koloru karminowego. Między palcami przesypuje garść żółtego. Zastanawia się nad pastelowymi odcieniami zapachu uniesień. Szuka odcieni błogości. Coraz bardziej zielonymi oczami spogląda w zielone zwierciadło oczu ukochanego. Jest ozdobą tego, co na sobie nosi. Ryszard Jaśkowski. Napisać wiersz to tak, jakbyś chciał wytoczyć krople wody ze szczeliny na zboczu góry, poprzez którą patrzysz z podziwem na życie. Marku, może ty teraz przeczytasz. Proszę państwa, ja po pierwsze chcę zdementować ohydne kłamstwo prezes Aldony Borowicz. Jakoby ja coś miał wspólnego z tą antologią, w sensie redakcyjnym. To nie jest prawda. Nie jest prawda, ja wybrałem tylko część klasyczną, tę pierwszą część, a na resztę nie miałem żadnego wpływu po prostu. Czego najlepszym dowodem jest fakt zamieszczenia moich wierszy w tej antologii. Ja bym wybrał zupełnie inny. Jest bardzo dobry wiersz, Bitwa morska, ale on się nadaje. Ten wiersz może zrozumieć tylko profesor Andrzej Zieniewicz, który jest żeglarzem. To musiałbym czytać ten wiersz, przerywać i tłumaczyć, o co chodzi po prostu. W związku z tym przeczytam fatalny wiersz pod tytułem Proch Paproch. Pierwsza połowa września, a upał, a już skrada się listopad. Chytry jak uśmiech polityka, wszystko jedno jakiej opcji. Z pewnością coś zgnije, niekoniecznie w państwie duńskim. Duch Hamleta stentorowym prezydenckim głosem przemawia do żywego jeszcze ojca. Poloniusz harcze za purpurową kotarą. Znaleźli na niego rzeźnickiego haka. Taka jest rzeczywistość, której się tułamy od ściany do ściany. Wcześniej już zwykle szczerwieniały jarzębiny i lato tego roku bujniej obrodziło pogrzeby. Nasi przyjaciele, koledzy, znajomi płoną w krematoriach i wstępują w bezbronne niebo wraz z zasługami, naszą pamięcią i żalem. Znowu nam to zrobili. Pogrodzimy im pięścią tam, w zaświatach. Zgrzeszyli przeciwko ekologii i my wkrótce też zgrzeszymy. Cóż, że bez przyjemności, bo po śmierci. Z prochu jesteśmy, albo i z paprochu. Roma Jegor. Trochę jestem ptakiem. Trochę jestem tym ptakiem o wścibskim dziobie i upodobaniu do błyskotek. Kradnę rzeczy i słowa po jednej sylabie. Zdjęcia robię błyskiem powiek, kiedy śpisz. Zabrałam ci szczoteczkę do zębów, gazetę wysączoną z ogłoszeń i nożyk do jabłek. Gdziekolwiek jestem, układam sobie ciebie z rzeczy drobnych. Robię kolaż ze światła na nożu. Twój szalik ze mną śpi, obejmuje mi piersi. Rysuje linie palców w miękkościach pod brzuchem. Żaden pokój nie zamknie drzwi między nami.
recepcjonista zmyśla coś o zepsutej drugiej lampce. Ale wiem, znowu oszczędzasz światło. Przecież widzę, jak noc łasi się do tamtego kąta, z którego pachnie twój sen. Bądźcie podobni bogom i zwierzętom. Stefan Jurkowski. Uczy się psiego i kociego, by zrozumieć nieznane zakamarki świata. Jestem wyżej od bogów. By zobaczyć bogów, starczy mi zwykłe lustro. Aby wniknąć w zwierzę, przeglądam się w drzewach. Doświadczam dramatu sianokosów i polowania. Wznoszę się ponad wszelkie dekalogi. Biorę w siebie mowę i wyobraźnię zwierząt. Słucham hejnału wilków, homilii psów i kotów. Staję się wyznawcą pierwotnego. Znaku, gestu, słowa. Irena Kaczmarczyk, kanoniczna 14. Stoję przy bramie, przez którą kiedyś aż na poddasze biegłeś zdyszany, z naręczem jutra budowaliśmy nasz Wawel. Pałac samotności. Śniadanie, obiad, kolacja. Śniadanie, obiad, kolacja. Zegar pogodnie odmierza porcję samotności. W pałacu, gdzie wszystko na czas, życie nie czuje się najlepiej. Chowa się przed samym sobą. Wciąż czeka w drzwiach. Śniadanie, obiad, kolacja. Śniadanie, obiad. Wiersz napisany po wizycie w domu opieki społecznej. Aleksander Nawrocki. Prześlicznej rudowłosy. Ania z Zielonego Wzgórza. Prześliczna rudowłosa. Czarny garnitur, uśmiech, księżyc w potoku. Gdy tajemnicza północ otwiera ramiona. Emilia, lekka jak wiosna, która sprowadza jaskółki, czajki i kaskady słońca. Jej spojrzenie, hiszpańskie wino. Głos, południe na miedzy lipca w cykadach świerszczy. Umie słuchać. Umie mówić wtedy, jak przed tęczą, przed nią się stoi Emilia. Pośrodku wielu, tylko ona zwraca na siebie uwagę. Dziękuję. Krystyna Konecka. Niedziela. Jest codziennie, zwyczajnie. Jabłon pachnie pszczelo. W gazecie dymi wulkan. W imbryku herbata. W zasadzie spokój. Tylko nad mrówczą krucjatą zanoszą się łopotem wiotkie skrzydła pielu. Gdyby nie ta zapowiedź burzy nad niedzielą, idyllicznie rozpartą pod błękitem świata, może by się zdarzyła szansa tego lata przemycić czas i ciszę do zimowej bieli. Lecz stał się deszcz nie w porę. I szaleństwo wiatru, i przestwór zafalował wędrownym teatrem, gdy drzewa uderzyły w poddańcze pokłony. Do szyby przedśmiertnie przylgnął liść strwożony, a nam, jakże bezpiecznym, nie starczyło gestu, by z zielonego serca dobyć cień szelestu. Halina Kurek. We Wrocławiu +3. Zziębnięta, z czerwonym nosem, z grabiałymi rękoma czekam na ciebie na dworcu i staram się ćwiczyć powitalny uśmiech. Znów się spóźniasz. Nareszcie jesteś. Przepraszasz. Chyba jesteś za lekko ubrany. Każesz mi się nie martwić. We Wrocławiu jest zawsze +3.
Śmieje się. Robi mi się ciepło, kiedy radzisz mi natrzeć się sadłem świstaka. Wieczorem zatapiam się w marzeniach, słuchając arii w operze wrocławskiej. Podobno operę albo się pokocha od razu, albo na zawsze odrzuci. Długo potem nie mogłam zasnąć, czy to z powodu fascynacji operą, czy z winy jedwabnej pościeli, niestosownej do tej pory roku. A przecież we Wrocławiu było plus 3. Dośka Mikuła. Nie, nie Dosia, Dośka. Obraz sprzed roku. Pamięci Krzysztofa Gąsiorowskiego. Wracamy z Majką i Dzidkiem z pogrzebu Zbyszka Jerzyny. Majka odbiera telefon od Beaty. Zajrzyj do Krzyśka. Idziemy zaśnieżoną Wileńską. Szukamy numeru 12. Jest. Do tych trzech mężczyzn na płótnie, trzymających w dłoniach szklanki i cały świat, należały wszystkie dziewczyny w mini i Edyta i Ewka w podkoszulku. Wszystkie wina PRL-u i wszystkie kawiarnie. Jeden właśnie szedł z obrazu. Usiadł na łóżku. Patrzy na regał wypełniony książkami. Wkoło kurz trachoestony. Kurz jest wszędzie. Pokrywa stół, kawałek niezjedzonej kiełbasy, puste torebki po zupkach. Najbardziej lubię z serem. Próbuję powiedzieć, potem piszę na kartce. Podaję ulubioną. Na wychudzonej twarzy pojawia się uśmiech. Z Majką i Dzidkiem pijemy gin z tonikiem. Poeta z obrazu herbatę o smaku dawnych dni i wierszy. Kurzu ubywa. Dzisiaj rano zadzwonił telefon. Doktor M. jedzie stwierdzić zgon. Mężczyźni na obrazie nadal zdobywają świat. W mediach nikt nie mówi o śmierci poety. Warszawa, 12 stycznia 2012. Mieczysław Machnicki. Jest taki wiersz. Jest taka woda, która nie dołącza do powodzi. Jest taki ogień, który najpierw zapala swój ostatni płomień. Jest taki kamień, który innym kamieniom leci naprzeciw. Jest taki wiatr, który przewiał przez siebie i przed sobą skręcił. Jest takie drzewo, które ma swój trudny las na półce z poezją. Jest takie ja, które nie jest ego. Ciemny śnieg pod maską białego. Joanna Matlachowska-Pala. Leśniczówka pranie. W domu poety pośmiertna maska, rękopisy i pióro, wycinki z gazet, książki, ulubione przedmioty, skarby, wytarta codzienność. Poeci w swych domach są podobni. Tam w praniu i gdzie indziej tak samo ich nie ma. Oczyszczeni z zachwytu, bólu i dzielności. Samotności, co tak niepodzielna jak cisza. Irena Łukszo. Pamięci matki Ewy Aurich. Gdybym mogła opowiedzieć ci dzisiaj, jak zmieniły się twórcze nastroje, odkąd jesteś za świata. Brakuje tego spojrzenia na wersy przelane na papier, na ich poetyckie znaczenie. Nowe ścieżki przemierza muza, zatrzymuje wspomnienia. W nich byłaś chwilą, ulotnym istnieniem. Dziś tylko w poezji i pamięci obecna. Renata Palika. Prawdziwa historia.
Pierwsze lekcje anatomii odbywałam w wieku lat 5. U sąsiadki spod dwójki starej babci. Grzecznie siedziałam wśród krochmalonych serwetek, nie odrywając oczu od obrazu Jezusa z odsłoniętym sercem. Przecież go to boli. Był prawie taki sam jak narkoman spod piątki, na którego moja mama mówiła Jezusek. Miałam wątpliwości, czy to ten sam facet? Od tej pory szukam złotych ram i świetlistych promieni dookoła ciała człowieka. Marek Pawlikowski, Hrabal. Zasiąść przy kuflu pełnym piwa i nie udawać nikogo lepszego od siebie. Karmić koty i rozmawiać z nimi, może kiedyś pomogą rozliczyć nam życie. I wiedzieć, skąd dokąd prowadzi Jakubowa drabina. Arne Pu. Jesienne miasto. Jesienne miasto jest pełne wierszy. Niektóre z nich czają się za rogiem, inne modlą się przy kapliczkach. Jeszcze inne dostojnie spacerują po parkach, alejach i plantach. A niektóre leżą na ulicy. Trzeba je tylko podnieść. Dalej niż dalej, Zygmuntowi i Wiesi. Dalej niż dalej są tylko góry, zasłonięte welonem porannej mgły, niczym panny młode przed ołtarzem, gdy całe życie jest jeszcze przed nimi. Dalej niż dalej są tylko góry. Za górami księżyc wschodzi, a my, moja miła, wciąż jesteśmy tacy zakochani, tacy młodzi, aż nadejdzie chwila, gdy polecimy razem księżycową nocą dalej niż dalej. Małgorzata Skwarek-Gałęzka. Ucieczka z Troi. Małe dziewczynki chude i bez wiary, że piegi znikną z policzku. Chwila w Troi, Wiesława Szymborska. Ciągle wraca we mnie przerażona dziewczynka. Przestraszona podobieństwami, koniecznościami, nieprzystawaniem. Zagubiona w drodze do i z. Starająca się wymyślać teorie względności i prawa przetrwania. Mała dziewczynka w dużej, jeszcze bardziej roztargnionej, trzymającej się codzienności jak konaru drzewa. Oparcie porwała wichura. A druga, mniejsza, wczepiła się ze swoją wiarą, że uciekniemy z Troi. Dwie małe, chude dziewczynki. Ciągle w drodze. Borys Rus. Dymy. Ścielą się dymy czerwone od krwi. Ścielą się dymy bólu i rozpaczy. Ścielą się dymy posiniałe. Wioski płoną, a ogień rozpala pamięć. Krzyk martwych żywy na cokole. Drwiący winowajca. Pod obłokiem poezji Waldemarowi Smaszczowi. Pod obłokiem poezji cicho, że słychać puls ziemi i jasno, że widać cień słońca i rzeźko, że dojrzewa słowo. Pod obłokiem poezji jest się pasterzem myśli i przybyszem z lutnią i rozdawcą nietkniętych skojarzeń. Bolesław Sawicki. W niedzielę piątek. U ciebie niedziela, dobry tygodnia początek, u mnie piątek. U ciebie niedziela palmowa, na sumie płonie świeca, a u mnie piątek i trzecia. Ty wznosisz oczy za dymem kadzideł, a ja padnięty pod moim krzyżem. Twoja myśl jak palma kurpiowska wysoka, a ja widzę czarnego kruka.
Nie. Nie ma trzęsienia ziemi i zaćmienia słońca. To tylko tygodnia początek. U ciebie niedziela, to u mnie piątek. Ireneusz K. Schmidt. Trwanie. Każdego dnia odchodzą od nas bliscy. I nie możemy ani im, ani sobie pomóc. Każdego dnia słyszymy stamtąd wołanie, które zagłusza dzwonów histeryczne bicie. Zamykamy okna, otwieramy okna i każdego dnia w to niby życie gramy. I choć podobno jest tam cudnie, choć girlandami tam strojne bramy, schodzimy z parapetów i na nich z powrotem stawiamy kwiaty. Trwamy. Grzegorz Trochimczuk. Tak. Dopiero w tobie drzewo staje się drzewem, kiedy przechodzisz mimochodem i zabierasz je z sobą. Chmura, gdy zaczyna przepływać twoją przestrzeń, stajesz się od niej wilgotny. Może zdołasz i mnie pomieścić, jeśli tylko nie będę zanadto odległy, jak nieobecny. Andrzej Tchórzewski. W stylu wielkiej trójcy poetów z epoki tamtej. Wyszedłem wieczorem, gdy księżyc zapragnął przelać swój chłód w nurt rzeki. Miesiąc czekałem, aż zamarznie woda, a nurt starannie schowa się pod lodem. Niezapominajki, patrząc na świetliki, czekają, aż któryś z roju pożegna się z lotem. Od dawna pisałem w nowym stylu wiersze, żeby je ściśnić do jednej sylaby i brązowych piosenek nocnego śpiewaka, który w czterech tonach przywołuje świt. Ten, który kocem okrywa cierpiących, będzie nowym gigantem wziętym z Gilgamesza. Byt nasz niepewny, dusza wędrująca po skalistych westchnieniach, a może jedyne K, nieudolna kopia duszy, którą zmyślili sobie starożytni piorący w Nilu szaty i westchnienia? Agnieszka Tomczyszyn-Harasimowicz. Harasymowicz, przepraszam. Majówka. Tej wiosny twoją stronę łóżka wycięto z mojego oczekiwania. Jaskółki przetrwały powrót i maj wykrwawił się nagle niespodziewaną wieścią. Jakież to zasmucające. Pociąg z frontu wypełniony osobistym ładunkiem nadal wieje od wschodu i brak miejsca na gruchanie gołębi. Majka Żywiczka-Luchner. A ludzie nie mówią. Znam wszystkie twoje historie. Jestem twoją historią. Pamiętasz, jak było obco? Z butelką glukozy przyczepioną do nóżki. Obu jak karuzela anatomiczne słoje chętnie przyjmują in vitro. Pamiętasz, ile było tych słoi? Wiem, nie wykujesz pamięci. Historię lalki krakowianki piszesz z drugiej ręki. Nie każ mi przyzwyczajać się do martwych przedmiotów. Ludzie złe rzeczy gadają o lalkach. W poszukiwaniu weny. Kropka na płótnie, niedbały przecinek, słowa trącące, tracące wartość z pokolenia na pokolenie. Pusta przestrzeń wypełniona portretami przodków. Nieprzespane noce, ulatna woń i dźwięk cieknący między palcami.
50 lat z górą szukam cię uparcie i niecierpliwie. Z nadzieją czekam na dzwonek u drzwi, słowa przywitania. Zdajesz się kusić, ale to tylko jałowość. Słona woda w jeziorze, wyliniałe futro, konar niesiony powodzią z dala od brzegu. Myśli jak przezroczysta kreska, które zgubiłem, próbuję przytulić do kartki papieru pełne ułudy. Zwiewne niczym puch mlecza, zwiędły okwiat róży bez zapachu. Przypominasz matkę, więc sączę twą esencję jak mleko, pragnąc wreszcie wyrosnąć z jałowej ziemi konarem dębu. Tymczasem z trudem unoszę się na powierzchni wklęsłego menisku. Każdego roku płodzę jeden przeciętny wiersz, rozpaczliwie próbując złożyć pył w kamienne kręgi. Andrzej Wołoślewicz. Kwitnące trumny naszych przyjaciół. Trumny moich przyjaciół zakwitają wspomnieniami chwil, które gubiliśmy nad Wisłą. Trumny moich przyjaciół zakwitają o każdej porze roku. Rozkład i zgnilizna z memento, z prochu jesteś i w proch się obrócisz, nie dotyczy naszych zmarłych. Świadomość doskonale pacyfikuje to, co naprawdę się z nimi dzieje. Trumny naszych przyjaciół wygładzają zmarszczki czasu, spychając w wieczne zapomnienie żółć życia, która nas zalewała. Trumny przyjaciół mam w oczach, kwitną w moich trzewiach i głowie. O wszystkich porach dnia są przy mnie, nie chcą mnie opuścić. Nie chcą opuścić mojej pamięci, wierniejszej od najwierniejszych psów. Zakwitają i przywołują mnie radośnie. Tadeusz Zawadowski. Sztuka umierania. Nie umiera się od razu. Umiera się na raty, na części, na zapach bzu pozostawiony w dzieciństwie i na ciepły sen kota, który dawno w niebie. Nie umiera się od razu. Do śmierci się dojrzewa. Jak krzyk wyrywający się z piersi do ciszy i pamięć do gniazda, które zmiotła burza. Śmierć w nas się rozpościera jak piołun pod płotem i czeka tylko chwili, aby go przekroczyć. Mieszka w naszych domach, czyta nasze wiersze, rano budzi się z nami i biegnie do pracy. Ile się nachodzi, ile się nabiega, byleśmy mogli bezpiecznie przejść przez swoje życie. A my tacy ślepi, a my tacy głusi, modlimy się po nocach, by nas nie znalazła. Pisanie wiersza. Czasem wydaje mi się, że pisanie wiersza przypomina rozdrapywanie świeżo zagojonej rany i dzielenie się nią z innymi. Koniuszkami liter podrażniamy wrażliwe miejsca, żeby bardziej bolało i wyglądało prawdziwiej, niekoniecznie zgodnie z prawdą. Ma przecież boleć nie nas, ale innych. Może dlatego tak mało ludzi czyta poezję. Wolą romanse i opery mydlane, to mniej boli. Pisanie wiersza przypomina wspinanie się na górę po gładkiej ścianie. Liczy się liczba odpadnięć, choć życie jest tylko jedno. Może zanadto pragniemy dostać się do nieba. Jednak nie ma nieba dla poetów. Jest co najwyżej czyściec albo wieczne piekło, w którym mocujemy się ze sobą. Pisanie wiersza to tworzenie piekła za życia. Barbara Rustecka. Irenie Sendlerowej. Za mgłą
za doliną i lasem, kiedy sen wygiął się za kraty, z piwnicy i kiedy budzić się zaczy, być przerażonym. Lepiej spać, więc śpi zakopany w stare koce, choć dudnią cichutkie pajęcze krzewy, zasłaniają twarze poczerniałe, za ucichłą lokomotywą, za milczącymi, znikającymi w ciemnościach latarniami, które zapomniały wskazywać drogę, gdzie zapędzone chmury zgubiły drogowskaz i gdzie czeka się na wschód nocy, o głębi, pod Rynną, gdzie deszcz kapie do ust, gdzie wypatruje się nadziei przez zamarzane okna. Kiedy przyśnie zły czar, bo przecież człowiek człowiekowi tego by nie zrobił. Może więc warto splunąć na cztery strony świata i odgonić zły urok? Wtedy znowu będzie się zjeżdżać po szkolnej poręczy i lepsze będzie nakrzyczenie przez mamę i wywijanie przez tatę paskiem grubszym od pnia dębu, niż to milczenie w dzień, w południe i wieczór. I pani w czepku z palcem na ustach, choć to nasza Irenka, a każe milczeć chomikowi, lalce udającej złą czarownicę, betonowej podłodze i kiedy trzeba pilnie słuchać, czy nie zadudnią ciężkie kroki w sieni, z milczenia, z zatupiących igieł sosem. Martwi się, co się stanie z topolą, która wyrosła nagle ze szpary w betonie. Dziękuję bardzo. Jeszcze dziękuję. Wrócimy, bo chyba już dobiegło końca promowanie tej antologii. Na koniec celowo zostawiłam swój wiersz, ale ja go nie będę czytała. Dobrze, ale on go przeczytam. Bardzo, bardzo, bardzo. Aldona Borowicz. Patrząc na plac zabaw, nie pragnę bez kresu. Przede mną plac zabaw. Dzieci na huśtawkach chcą lecieć do nieba, a w cieniu gestykulujące matki plotkują o szarości życia i miłości z minionej nocy. Nie bawi je żaden wszechświat. Czy się rozszerza, czy kurczy, to, co niewyobrażalne, ich nie dotyczy. Wolą rozmawiać o fatałaszkach, butach, że Angelina Jolie usunęła piersi, jajowody, takie wspaniałe atrybuty kobiecości. Same chciałyby być wieczne, nieśmiertelne, piękne i nosić wciąż rozmiar 38, mieć obcą nerkę, wątrobę i nieznaną osobowość. Lecz komu potrzebne nieskończenie długie życie, nudne i monotonne, z pracą, krzątaniną w kuchni, dziećmi i mężczyzną, tym samym podwójnie zatopionym w fotelu i gazecie. Panie, ześlij mi spokój i chwilę radości. Dawno pokochałam różne odbicia w lustrze, jak pory dnia i roku, słoneczne i ponure. Nie pragnę przecież trwania w tym bezkresie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za i jeszcze na koniec, bo chyba już wszyscy tutaj nie ma osób, które których nie ma. Były nieprzeczytane, a Paweł, ciebie nie ma. Nie wiem czemu. Nie ja wybierałam antologię. Nie jestem. Żeby to było przedostatni raz. Ale jeszcze Woli Ścisłości.
w tym roku nie tylko związek jest wydawcą tej antologii, ale również Instytut Literatury w Krakowie, który sfinansował w całości antologię. Musieliśmy zatwierdzać antologię w Instytucie. Musimy wysłać 50 egzemplarzy do Krakowa i to nas cieszy, że wreszcie nasza antologia będzie gdzieś tam w Krakowie rozprowadzana na imprezach. Ministerstwa i Instytutu Literatury, to jest bardzo ważne. Także możemy podziękować dużym zabiegom Markowi Bawszkiewiczowi, który kilkakrotnie rozmawiał z dyrektorem Instytutu, z panem Ruszarem, i dzięki Instytutowi też otrzymaliśmy tak zwaną tarczę dla poetów i prozaików, eseistów. Długo to trwa, ale trzeba cierpliwości, zanim jakieś pieniądze po raz pierwszy pisarze otrzymają. I na tym kończymy naszą promocję i ja zapraszam na godzinę 15. Dzisiaj jest bardzo muzycznie bogaty program, bo są dwa koncerty. Jeden klasyczny, a drugi jest z Drzezdem, i który zawsze co roku się odbywa i się cieszy dużym powodzeniem, bo ludzie nawet tańczą. I myślę, że jeszcze w trakcie tego koncertu drzezdowego będziemy robić przerywniki i kto będzie chciał przeczytać wiersz w nastroju drzezdowym, będzie mógł przeczytać w takich pauzach, żeby nie było tylko, że jest muzyka. A zatem dziękuję za udział. Ładnie.